Zaczynamy od czosnku, cebuli, oliwy. I pomidory. Ale nie wszystko na raz. Tu mamy piękny. I to ja to robię, jeśli pozwalasz, nie? Co myślisz? Oczywiście. No. Ja tu będę tylko zerkać, czy... Ty pilnujesz czekolady. Zawsze masz najlepsza rola. Jak to można? Dlaczego? Dzisiaj się potrafię w życiu ustawić. Tak? Ale gdzie jest ta tajemnica? Jak showbiz też dobrze się ustawi? Ja myślę, że to ty byś mógł mnie uczyć, a nie ciebie. Nie. Paella. Wiesz, w domu też, skoro pochodzenia hiszpańska, to... Dużo mieliśmy te różne rodzaje ryży do jedzenia. Ja właśnie zawsze byłam ciekawa, czy ty gotujesz w domu swojej ukochanej? Nie, chyba. Nie, to rzadko. Tak myślałam. A ty gotujesz dla swojej ukochanej? Teraz nie, ale uwielbiam w ogóle gotować. A kto gotuje w domu? On? Ja tu pozwolisz, że trochę poasystentuję. Nie, to są twoje receptury, Sylwia. Ale ładnie się rozpuszcza, to fajnie, to super. Słuchaj, ja jestem bardzo zadowolony, że gotuję z tobą dzisiaj. Naprawdę. Zobacz. Co to robiłaś? Zapaliłam się. To nic, to gotowania z Sylwią. Jest bombowo, prawda? No jest bomba, to tak, masz rację, bombowo. Ostatnio się spaliła cała kuchnia, nie pokazaliśmy to na wizji, bo... Dobrze. Słabo wyglądałem, miałem włosy takie. Razem obiecuję nic nie spalić. Dobra, coś jeszcze, pomidory? Tak, pomidorki kroimy w... zwykle obieram, znaczy zaparzam, ale może nie będzie. Nie, to wiesz, jak jeżeli myślisz? Pozwolić, to fajne. Oni, to są takie wiosenne, oni mają takie malutka skóra. Ach, już pięknie pachnie ten czosnek. Zobacz. Lubisz czosnek? Bardzo. Lubię czosnek, lubię cebulę, a najbardziej na świecie z wszystkich warzyw to kocham czekoladę. No właśnie, tak myślałem. Czy zapytasz, gdzie zmieścisz tę czekoladę w rankingi, ulubione składniki, a ja numer jeden. No ale czekolada to prawie jak warzywo, prawda? W końcu rośnie na drzewie.